No i zrobiłem transmisję, już bez opisu. Teraz jadę na przystanek autobusowy i włączę muzykę w drugim smartfonie. Kiciunia mi się znowu zapętliła gdzieś tam. Idę zobaczyć, co tam z kiciunią. Tym razem nie tak strasznie się zapętliła, tylko przez tutaj, przez to jej przeszło. O, tutaj kicień. Kicień. No ale też się zapętliła, też się zapętliła. Trasa numer 94. Wrocław, Katowice.
Las i przestało grać radio w lesie. A teraz mi się leci, ciekawe sobie.
W tej chwili zjechałem z drogi krajowej już 46 i jadę drogą wojewódzką 463 do Tarnowskich Gór. Do Ozimka, pierwszy Ozimek będzie Tarnowskie Góry. Nie znam tej drogi, więc nie będę tutaj jechał dozwoloną prędkością 90 km na godzinę, bo nie wiem, czego tu się można spodziewać na tej drodze. Na pewno się można zwierząt spodziewać, bo to są jakieś bardzo gęste lasy, to nie wiem, czy to nie jest jakaś puszcza. Musiałbym na mapie zobaczyć, co to jest za kompleks leśny. Ogromne, ogromne gęste lasy. Tutaj już jest osiągalne Radio Katowice, Polskie Radio Katowice. Słuchamy właśnie Radio Katowice. To jest blisko Katowic, 80 km od Katowic. A grali trąbi zespół Kombi. Można mieć oczywiście różne, można zbierać kapsle, proporcje. Nie wiem, czy Państwo jeszcze kojarzą akurat ten zwyczaj, ale zbierały się takie proporcje pochodzące na przykład to z różnych urzędów gmin i miast, a to dotyczące klubów sportowych albo jeszcze innych wydarzeń. Ja przypomnę sobie niejako. Spróbuję złapać. O godzinie 17. To stanie tak, że jeżeli zwrócimy fundus o męci w polskiej kraju. Ale taki najważniejszy udział jest w jego silnikach zamontowanego. Od 30 cm do 35 cm pojemności. Strategiczny dźwięk to nie jest tam automatyczny. Jakby to jest jedno się stanie, bo jakiej wielkości? 120 km tylko, bo powyżej tej wielkości mamy problemy z zakręcaniem po owalnym torze. Na samej prostej to prawie do głosu potrafimy rozpędzić show. Tylko, że nie da się wtedy skręcić. Nawet tutaj w wodzie, bo na przykład fotografia tłuszczówki byłyby całkiem nie wysokie. Tak, dokładnie tak. Zginął z czegoś, co z tym wyprezentem polskiego związku. Na swobodnego była szefem pojemkowego, czy polskiego klubu morskiego. To były nawet bękarze, bo zostały takie jak sami szefem, które na bardzo szczęście tego sprawa. Później jest taki późniejszy. Wyścig samochodowy bardzo często poza umiejętnościami kierowcy ważny jest też budżet, jaki on dysponuje. Czy tutaj też jest taki wyścig zdrowia? Nie. Thank you.
To były Rzędowice, a teraz wieś Kielczan. Początek nowej przyjaźni w showbiznesie Anna Lewandowska na zdjęciu z Jennifer Lopez. Jennifer Lopez od czerwca jest w trasie koncertowej It's My Party Tour. Po występach w Stanach Zjednoczonych przyszedł czas na kolejny kraj. Kilka dni temu świeżo upieczona 50-latka dała show w Rosji o dokładnie wymianej przez turystów w Antalii. Na widok pojawiła się Anna Lewandowska. Trenerka pewnie obszerną relację koncertu na swoim Instagramie. Największe szaleństwo wywołało jednak jej wspólne zdjęcie z samą J-Lo. Jak się okazuje, pani spotkały się więcej niż jeden raz. Anna Lewandowska musi być naprawdę wielką faką Jennifer Lopez. Trenerka kupiła biedny koncert, próbowała ją dodatkowo do zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z wokalistką. Trzeba przyznać, że takie zdjęcie to ogromna kartka dla fanów. Anna Lewandowska pochwaliła się na Instagramie kolejnym spotkaniem ze swoją idolką. Tym razem panie spotkały się w mniej zobowiązujących okolicznościach, a mianowicie na plaży. Wygląda na to, że to nie pierwsze i nie ostatnie spotkanie Anny Lewandowskiej z Jennifer Lopez. Czy wyniknie z tego jakaś współpraca? Trzymamy oko i ucho na pulsie. Wieś. Kieleczka. Błażejowice. Thank you.
kierownicę. I ja drogami tutaj takimi lokalnymi dojadę do autostrady A4, która od Gliwic do Myszłowic przez całą aglomerację jest bezpłatna.
300 metrów. Trzeci zjazd. Śląska.
Chorzów.